Latając nim, wykonaliśmy przy okazji przepiękne zdjęcia filmowe, więc i do tego służy. Zresztą jedna ze stacji telewizyjnych używa tego śmigłowca jako śmigłowiec właśnie newsowy tak zwany. Bardzo, bardzo piękna maszyna, bardzo pięknie latająca, w dobrych rękach, a tu jest przecież w najlepszych, potrafi wiele i to właśnie obserwujemy. Kto ukończy szkołę i posiada licencję pilota śmigłowcowego, może być pewien, że z pracą nie będzie mieć problemu. Ten śmigłowiec wyposażony jest w podwozie nie kołowe, tylko w podwozie typu płozy, co oczywiście generalnie nie stanowi mankamentu, wręcz przeciwnie, bo on nie musi kołować, chociaż zdarza się, że na przykład przelatuje nisko, gdzieś doleci do lotniska czy do lądowiska i jeszcze sobie tak nisko nad, bardzo nisko, kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią przemieszcza się na stojankę do miejsca docelowego postoju i mimo, że leci, nazywamy to w naszym języku, że on jednak kołuje, chociaż jak Państwo widzą, kół nie ma. Jak mówię, nie stanowi to absolutnie żadnego mankamentu, jest to walor, poza tym to podwozie ma stosunkowo mały opór aerodynamiczny, co też jakby jest funkcją dodatnią wszystkich dobrych cech tego śmigłowca. Ale kółka można doczepić, takie malutkie. Tak, zresztą przy przetaczaniu go w hangarze są takie właśnie, podnosi się go na lewarku na taką specjalną płaszczyznę i w zasadzie dwie osoby spokojnie go mogą przemieścić w dowolne miejsce, manewrując nim bardzo precyzyjnie, na przykład w hangarze, żeby go gdzieś tam między innymi śmigłowcami, czy raczej samolotami ustawić. Cały czas ma zapalony reflektor z przodu. Myśmy też mówili o tym wczoraj, ale pokazy dwudniowe mają to do siebie, że często powtarzamy pewną informacją. Przepis oczywiście, a jest to funkcja, to światło spełnia funkcję odstraszacza, a ma odstraszać ptaki. Tak reaguje nie tylko na bodźce słuchowe wytworzone przez pracujące silniki, ale także na bodźce wzrokowe. I ten reflektor ma działać na bodźce wzrokowe, a chodzi nim mniej więcej o to, aby na linii przemieszczania się statku powietrznego żaden ptak się nie znalazł. Jeśli Państwo kiedyś widzieli, nawet można znaleźć mnóstwo naprawdę szokujących wręcz zdjęć. Wystarczy wpisać w znaną przeglądarkę zderzenia samolotu z ptakami i zobaczycie, co ptak na przykład wydawał się niewielki, taki jak gołąb, może zrobić z szybko lecącym samolotem, śmigłowcem, co się dzieje z jego owiewką, co się dzieje z jego kadłubem, co się dzieje z jego poszyciem, z krawędziami natarcia skrzydeł. Naprawdę, znowu nie chciałbym tutaj wchodzić w kolokwializmy, ale niektórzy mówią, że to jest mlaja.
naprawdę poza tym jest to niebezpieczne dla statku powietrznego, jest niebezpieczne dla podróżujących pilotów, generalnie w ogóle niebezpieczne. Pomijając, że z takiego zdarzenia rzadko się zdarza, żeby ptak wyszedł cało. I stąd te reflektory. Szczególnie zdarzenie z samolotami odrzutowymi, kiedy prędkość jest z rzędu kilkaset kilometrów. Nawet niewielka masa ptaka pomnożona razem prędkość daje ogromną energię. Tak, pamiętacie Państwo przygodę pilota Saliego Sallenberga, sławne jego lądowanie na rzece Hudson, gdzie wpadł oigiem, wpadł stado gęsi. I te gęsi, kilka, może nawet kilkanaście z nich, ale tak naprawdę kilka, zostało zassanych przez dwa potężne silniki tego odrzutowca. W wyniku tego obcięło mu te silniki, jak mówimy w języku lotniczym. One straciły moc, zatrzymały się i lotem szybowym pilot posadził wtedy samolot na wodzie, na rzece Hudson, ponieważ nie miał żadnych szans, żeby dolecieć do lotniska. I to się właśnie stało przez, tym razem akurat w tamtym przypadku, przez dzikie gęsi. Bardzo dobry przykład nie tylko na to, co może się zdarzyć właśnie w przypadku spotkania z ptaków w powietrzu, akurat te ptaki były dosyć spore, ale również jest to cudowny przykład kunsztu lotniczego. Sally Sallenberger powiedział, że jemu tak naprawdę także w tym manewrze szybowania i posadzenia samolotu pomogło jego olbrzymie doświadczenie, które wyniósł z szybownictwa, czyli latania takim statkiem powietrznym, który zamienia wysokość na prędkość i tym samym na siłę nośną. W związku z tym pilot latający szybowcem, będziemy zresztą mieli tutaj za chwilę szybowiec w powietrzu, musi zupełnie inaczej czuć i myśleć w powietrzu. Opowiem o tym przy okazji szybowca, natomiast wierzcie mi Państwo, że doświadczenie szybowcowe dla każdego pilota przesiadającego się później na inny typ statku powietrznego, napędzanego już mechanicznie, jest absolutnie bezcenne. A przed nami cały czas Robinson 4-4 i Krzysztof Duk, instruktor śmigłowcowy z nalotem kilku tysięcy godzin spędzonych w powietrzu. Proszę Państwa, za moment będziemy świadkami pokazu bardzo, bardzo niezwykłego.